Szybka porada na dziś. Jak poprawić słabą partię? Na to pytanie odpowie Wasz ekspert do spraw budowania masy, siły, redukcji, docięcia, wytrzymałości, siły, który siedzi w zakraconym garażu. Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest to, żeby wyróżnić trzy podstawowe parametry, które pomagają nam pchać nasz progres w górę. Po pierwsze, intensywność, po drugie, objętość, po trzecie, częstotliwość. Intensywność odpowiada na pytanie, jak dużego ciężaru używamy, jakich przedziałów powtórzeń. Objętość odpowiada na pytanie, jak dużo robimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o ilość serii w ciągu tygodnia oraz jednego treningu. Natomiast częstotliwość, jak często trenujemy. No i nie trzeba być filozofem, żeby odkryć, że jeżeli chcemy poprawić naszą słabą partię, to musimy po prostu robić więcej. No jeżeli masz słaby biceps, no to on nie polepszy się nagle magicznie, robiąc tylko 3 serie w ciągu tygodnia, nie? Ale właśnie musimy zwrócić uwagę na to, co to znaczy więcej. Jeżeli chodzi o początkującego, to najczęściej te izolacje nie będą mu ekstremalnie potrzebne. No i jeżeli chodzi o początkujących, to tutaj takie priorytety nam średnio zadziałają, ponieważ u początkującego no wszystko jest generalnie słabe, czyli nie ma czegoś takiego jak odstający biceps, tylko po prostu ogólna masa mięśniowa jest za mała. Jeżeli chodzi o takie priorytety, to warto zacząć się w nie bawić, jeżeli jesteśmy średnio zaawansowani, trenujemy minimum te powiedzmy 2-3 lata. I tutaj co możemy zrobić, to po pierwsze dowalić serii do takiego poziomu, kiedy wykonujemy powiedzmy 15 serii na daną partię tygodniowo, jeżeli jest to nasza powiedzmy główna partia, czyli taka jak na przykład nogi, klatka piersiowa, plecy, no i powiedzmy około 6-8 serii jest dobrym punktem wyjścia, jeżeli mówimy o partiach pomocniczych, które pracują w głównych ćwiczeniach. Przykładowo, jeżeli robisz w tygodniu 10-12 serii na plecy, to tam również jakąś tam funkcję pełni biceps, czyli nie możemy wrzucić sobie 15 serii izolowanych na biceps, bo to będzie trochę przeginka. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o serię na plecy. Jeżeli naszym priorytetem jest biceps, to warto w ćwiczeniach na plecy zastosować podchwyt. Przede wszystkim mówię tutaj o podciąganiu podchwytem, który jest najskuteczniejszym ćwiczeniem na plecy, na biceps, nie? Natomiast jeżeli chodzi o klatkę piersiową czy barki, jeżeli naszym priorytetem jest rozwój trica, to bardzo fajnie jest zastosować wariację wyciskania wąsko, które oczywiście również będzie angażowało klatę i barki, ale zaangażuje również mocno triceps. Dlatego jeżeli naszym priorytetem jest jakaś partia pomocnicza, to w ćwiczeniach głównych kombinujmy tak, żeby zaangażować tą partię jak najmocniej. Natomiast jeżeli naszym priorytetem jest partia główna, to oczywiście nie musimy się tu szczypać, tyramy ile wlezie, szukając ćwiczeń, które zaangażują tą partię jak najmocniej. No jeżeli chodzi o rozdzielenie tego, to wspomniałem tutaj powiedzmy o 15 seriach jako dobry punkt wyjścia na słabą partię główną, ale nie możemy za bardzo zrobić tego raz w tygodniu, ponieważ jest pewna granica, po której te serie przestają być efektywne ze względu na zbyt duże zmęczenie. Przykładowo robisz wyciskanie. Przychodzi ci zajebiście, bo jesteś świeży, nie? Później idziesz na wyciskanie, dajmy na to hantlami. Jest już trochę ciężej. Później jako ćwiczenie numer 3 przechodzisz na rozpiętki. No ile tam weźmiesz ciężaru? Weźmiesz powiedzmy kilkanaście kilo, czy kilka kilo, ponieważ jesteś już bardzo mocno zmęczony, te mięśnie są po prostu zanihilowane, a naszym celem nie jest anihilacja, zniszczenie mięśni, ponieważ no po prostu będzie im zbyt ciężko się zregenerować. Czyli one nie zregenerują się i nie zaadaptują się do nowych obciążeń, tylko po prostu zostaną nam starym poziomie. Także jeżeli chodzi o partie priorytetowe, bardzo często słyszy się o robieniu ich części. I tutaj absolutnym minimum jest 2 razy w tygodniu. Poniżej tego w ogóle nie ma co myśleć o robieniu. I dobrze jest oczywiście piąć się w górę, jeżeli dana partia reaguje dość dobrze. I tutaj najczęściej partie, które dostają ekstremalnie mały bodziec w treningu, jak na przykład tył barku, środek barku, środkowy akton mięśnia naramiennego, poprawnie mówiąc, czy też na przykład brzuch się dość szybko regeneruje, a natomiast mięśnie takie jak prostowniki czy dwugłowe regenerują się troszkę wolniej, dlatego najczęściej nie możemy ich robić tak często. Jeżeli mamy mięśnie, które regeneruje się fajnie, jeżeli mamy ćwiczenia, które nie są zbyt ciężkie, jak na przykład wznosy w bok, możemy spróbować robić je 3-4 razy w tygodniu, a nawet więcej. No i nie dotyczy to tak naprawdę tylko małych partii, ale również tych większych, takich jak na przykład klatka piersiowa czy czworogłowe. Istnieją takie plany i są to plany, które działają bardzo dobrze, które zakładają wykonywanie wyciskań czy przysiadów 4 razy w tygodniu, a nawet czasem 5, chociaż jest to tutaj już hardkorowe. I te plany działają w ten sposób, że nie anihilujesz mięśnia raz, tylko cały czas
przez cały tydzień go delikatnie stymulujesz, 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 objętość się nakłada. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie robić częściej, możemy zrobić łącznie tygodniową większą objętość. Także jeżeli robimy na przykład 15 serii, 2 razy w tygodniu, co daje nam powiedzmy 7,5 serii na jedną jednostkę treningową, to jeżeli chcemy trenować 4 razy w tygodniu, możemy pozwolić sobie na większą objętość, taką jak na przykład 20 serii, a nawet więcej w przypadku planów hardkorowych typu Small of Junior. Kolejną rzeczą, której musimy się przyjrzeć, to intensywność, czyli jak dużych ciężarów używamy. No i przede wszystkim, jeżeli mowa o rozwijaniu jakiejś partii priorytetowej, to warto wrzucić ją na początku treningu, ponieważ wtedy używane ciężary są największe, nasza świeżość jest największa. I tutaj jeszcze raz, jeżeli naszym priorytetem jest jakaś główna partia, dajmy na to klata, no to oczywiście robimy tą klatę na początku. Jeżeli ćwiczymy schematem FBW, dajmy na to przysiad, ławka, martwy na jednym treningu, jeżeli zależy nam na tej ławce, to bardzo często no, po przysiadzie ona już jest gdzieś tam trochę zmęczona. Wrzucamy ją jako numer jeden. Natomiast jeżeli naszym priorytetem jest jakaś dość mała partia, to szukamy ćwiczenia głównego, które możemy wrzucić jako pierwsze, które tą partię angażuje mocno. Czyli nie zaczynamy raczej treningu od uginań na biceps, jeżeli naszym priorytetem jest biceps, a raczej staramy się tu wkleić jakieś ćwiczenie złożone, jak podciąganie podchwytem. Pewnym wyjątkiem od tej zasady mogą być na przykład łydki, które są na tyle nieobciążające, to jest chyba najmniej obciążające ćwiczenie, jakie ludzie robią na siłowni. Można je spokojnie wrzucić na początku treningu, aczkolwiek raczej wrzuciłbym to na początek treningu wyciskań, jako jakaś dodatkowa partia, niż koniecznie na sam początek treningu nóg, bo później robienie przysiadów na takich mocno zmęczonych, spuchniętych łydkach może być w miarę ciężkie. Jeżeli chodzi o przedziały powtórzeń, warto celować w różne przedziały powtórzeń, czyli nie trzymamy się tylko jednego przedziału, dajmy na to 8-12, a zarówno używamy przedziałów nieco niższych, jak i nieco wyższych. Te nieco niższe zalecałbym robić w głównych ćwiczeniach. Jeżeli mamy priorytet na łapy, to na przykład wyciskania czy też podciągania możemy robić na nieco niższych powtórzeniach, na przykład 5. Jeżeli chodzi o ćwiczenia mniej złożone, dajmy na to uginania, możemy przejść sobie na wyższe przedziały jak 8 czy 12. Dzięki temu mamy pewność, że atakujemy mięśnie pod różnymi kątami, atakujemy zarówno pod kątem maksymalnego napięcia, czyli używania dużych ciężarów, jak i pod kątem dużego zmęczenia metabolicznego, czyli drugiego czynnika powodującego wzrost. I tutaj, jeżeli chodzi o takie priorytetowe partie, to warto dodać sobie raz w tygodniu, może dwa, jakąś technikę intensyfikacyjną, przykładowo drop set czy Mayo Reps, o których nagrywałem film jakiś czas wcześniej. I jeżeli zrobimy sobie taki dropsecik na początku treningu, to być może nas to zajedzie i w kolejnych ćwiczeniach nie będziemy w stanie używać dużego ciężaru. Natomiast jeżeli zastosujemy takie coś na sam koniec treningu, zakładając, że na treningu nie zrobiliśmy 20 serii, tylko dajmy na to powiedzmy 6, to oczywiście taka ostatnia seria zrobiona na maksa do odciny na bardzo dużą ilość powtórzeń z jakimś dropsetem będzie jak najbardziej spoko. No i na sam koniec warto zwrócić uwagę na pewne zarządzanie zmęczeniem w tym treningu, czyli jeżeli czujemy się zajebiście, pompujemy naszą łapę hardkorowo i dalej z tygodnia na tydzień jesteśmy w stanie progresować, a jednocześnie, no przynajmniej w większości ćwiczeń progresować, a jednocześnie nasze zakwasy nie są olbrzymie, to dokładamy sobie w kolejnym tygodniu, dajmy na to 2 czy 3 seryjki. Jeżeli w kolejnym tygodniu, dalej po dołożeniu tych 3 seryjek czujemy się zajebiście, zakwasy nie są ekstremalnie duże, także na kolejnym tygodniu nie możemy w ogóle zrealizować założonego celu, jeżeli dalej jesteśmy w stanie progresować, to w kolejnym tygodniu dokładamy znowu, boom, 2-3 seryjki, dopóki nie złapie nas jakaś ściana. I w takim treningu bardzo objętościowym, bardzo ciężkim, trzeba pozwolić sobie na częstsze deloady. To jest trochę nieintuicyjne, bo staramy się robić hardkorowo, ciężko, bla bla bla, ale właśnie no, to ma swoją cenę. Jeżeli normalnie trenujesz i potrzebujesz deloadu na przykład co 8 tygodni, albo nie potrzebujesz go wcale, ale jeżeli nie potrzebujesz go wcale, to za słabo trenujesz, to w przypadku treningu takiego priorytetowego to warto wrzucić sobie deload co powiedzmy 4 tygodnie, tylko na daną partię. Można uciąć na przykład serię o połowę albo o 2/3. Czyli podsumowując, duża objętość, duża częstotliwość, różne przedziały powtórzeń, staramy się zrobić partię na początku treningu i przede wszystkim po piąte, jako podsumowanie, róbmy dobrą techniką. Czyli nie szarpmy, nie bujajmy się, starajmy się, żeby każde powtórzenie było idealne, w miarę idealne. Ponieważ jeżeli naszym celem jest biceps, no to musimy zgiąć
łokieć, a nie robić jakiś dziwny ruch wygięcia się. Dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem, zostaw łapę w górę i na koniec chciałem zaprosić Cię do zamówienia e-booka Zaprogramuj swój trening, w którym dowiesz się m.in. jak budować trening na masę, na siłę, na redukcję, rzeźbę, wytrzymałość, inne sporty, powerbuilding, priorytetowe, kończą mi się palce. Także więcej szczegółów oczywiście na stronie blackox.pl. Do zobaczenia, na razie. Better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit. Better get lit when I give you that fire, light up.